Zabrzega, słuchajcie, za chwilę rozpocznie się tutaj uroczystość dożynkowo. My pojademy prawdopodobnie w korowodzie. Dożynki gminne diecezjalne. Thank you.
O, tam będzie dalej miejsce. W tej chwili rozpoczyna się msza święta pod przewodnictwem ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel. Ekscelencjo, szanowni księże biskupie, czcigodni kapłani i wszyscy zebrani na uroczystych diecezjalnych dożynkach w Zabrzegu gminie Czechowice-Dziedzice. Jako burmistrz Czechowic-Dziedzic pragnę podziękować księże biskupie za wybór Zabrzega na uroczyste obchody diecezjalnych dożynek. Dziękujemy za tą możliwość sprawowania Eucharystii, wspólną modlitwę pod przewodnictwem księdza biskupa, gdzie chcemy Bogu dziękować za plony, za to, że błogosławi rolnikom i tym, którzy podejmują trud i wysiłek pracy na roli, dzięki czemu my mamy chleb na naszych stołach. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Gromadzimy się tutaj z bardzo prostej przyczyny, ponieważ z tej parafii pochodzi ksiądz dziekan Stepnej, który został już pasterzem diecezjalnym rolnikiem. No i myślę, że musiał być pewien, że tutaj w rodzinnym Zabrzegu, który to Zabrzeg należy do miasta i gminy Czechowice, wszystko się musi udać. Mam nadzieję, że nie będziemy ścigani z tego powodu, panie burmistrzu, żeśmy taką, tak powiem, stronniczość okazali. Bardzo dziękuję właśnie naszemu kapelanowi, rolników, ale nie tylko rolników. Dziękujemy Bogu za to, co w tym roku dobrego przeżywaliśmy w związku z całą produkcją rolną. Dziękujemy Bogu za taką pogodę, jaką była, za pracę, za warunki, w jakich przychodzi zbierać plony, albo też jeszcze przygotowywać się do zbiorów, ale także za wszelkie owoce pracy przetwórców, hodowców.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus zmierzając do Jeruzalem przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 10 trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ten widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że Jezus zdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. Padł na twarz u Jego nóg i dziękował. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Gdzie jest 9? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Do niego zaś rzekł: wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Oto słowo Panieńskie. Ważnych gości dożynek, wynajęty zawodowy konferencjer, który już wymienił bardzo różnych przedstawicieli władz i z parlamentu, samorządu, kościoła, zwrócił się wreszcie imiennie do rolników, mówiąc: a teraz chcę powitać was, bez których nie byłoby tych uroczystości. Witam rolników. W dotychczasowym tłumie, który z tyłu siedział i w szumiał, byśmy powiedzieli, nagle odezwał się jakby oczekiwany głos: nareszcie, nareszcie. Konsternacja, zamieszanie, szum, komentarze, bardzo szybka próba naprawienia fatalnego wrażenia ze strony konferencjera. Zauważyłem, że obok mnie są akurat dyskusje o tym, czym są, czym powinny być dożynki dzisiaj. Czy w ogóle święto rolników wystarcza? Bo przecież w dożynkach świętują i producenci, byśmy powiedzieli, dzisiaj rolni, farmerzy, ale oczywiście także rolnicy, którzy mają po kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt hektarów. Za tych, którzy cierpią z powodu głodu, wojny i różnych nieszczęść, aby doznali miłosiernej pomocy. Chryste, przyjmij nas, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Módlmy się za rolników, aby Pan Bóg błogosławił ich pracy i pozwalał cieszyć się obfitymi plonami. Chryste, przyjmij nas, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Módlmy się za zmarłych, aby przyjmowany chleb eucharystyczny był dla nich zadatkiem zmartwychwstania. Chryste, przyjmij nas, Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
najlepszy ojcze. Ty pozwalasz ludziom uprawiać ziemię i wydobywać z niej coraz to nowe plony. Poleciłeś synom narodu wybranego przynosić do kapłanów owoce ziemi i snopy zebranego zboża. Przyjm dziś dziękczynienie za tegoroczne plony i pobłogosław przyniesione tutaj dary. Nowe wieńce, korony, owoce i warzywa. Spraw Panie, aby nie zabrakło nikomu w tym roku pożywienia. Wspomagaj swoją łaską wszystkich, pracowali, a nas naucz dzielić się Twoimi darami z każdym, to będzie w niebie znane. A po doczesnym życiu niechaj nas naręcza dobrych uczynków przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Maryja, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Rozpoczyna się procesja z darami. Rozpoczynają ją gospodarze dożynek, pani Joanna Moll i pan Grzegorz Antonik, składający w darze dożynkowy chleb i kołacz. Dalej za nimi delegacje z parafii świętego Józefa z Zabrzegu niosą dary oraz inne delegacje, które przybyły na tą naszą liturgię dożynkową. Dekanat Żywiec, miód Dar Serca, Związek Podhalan Oddział Radziechowy, miód, wino, sery góralskie, dekanat Jeleśnia i koło gospodyń wiejskich Koszarawa, koszyk z darami, dekanat Osiecki, miód, parafia Pietrzykowice, dekanat Łodygowicki, dar rzeczowy, koło pszczelarzy w Zabrzegu, miód, dekanat Istewniański, sery i kiełbasy góralskie, dar rzeczowy, delegacja PZEU, zarząd okręgowy Bielsko-Biała, dekanat Międzybrodzki, dar rzeczowy, dekanat Wilamowicki, dar rzeczowy i koszyk z darami, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, dekanat Jawiszowicki, koło gospodyń wiejskich, koszyk z darami oraz dary materialne, dekanat Kęty, dekanat Żywiec, dekanat Andrychowski, dekanat Radziechowski, dekanat Oświęcimski, dekanat Jeleśnia, dekanat Bielsko-Biała 2, dekanat Osiecki, parafia Pietrzykowice, dekanat Łodygowicki, dekanat Bielsko-Biała 3, dekanat Istewniański, dekanat Skoczowski, dekanat Cieszyński, dekanat Milowiecki, dekanat Międzybrodzki, dekanat Wilamowicki, dekanat Goleszów, dekanat Strumiński, dekanat Wiślański, parafia Rudzica, dekanat Jawiszowicki, dekanat Czechowice-Dziedzice, dekanat Bielsko-Biała 1. Na koniec rodzina Brzoru z naszej parafii niesie patenę z hostią oraz wino i wodę, które ofiarowane przez kapłana staną się ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Tadeum, Ciebie Boże chwalimy, śpiewane na Śląsku Cieszyńskim. Jest potrzebą ludzkiego serca.
To naturalna postawa każdego, kto roztropnie i mądrze stara się przeżywać swoje doczesne życia. Dzisiaj przeżywając dożynki diecezjalno-gminne, właśnie w naszej zabrzeskiej parafii, przy tym ołtarzu, na tym stadionie, pod przewodnictwem naszego księdza biskupa ordynariusza Romana Pindra, duchowieństwa naszej diecezji, tak licznie przybyłych gości i naszych parafian, wyrażamy naszą wdzięczność tym, dzięki którym mamy chleb. Przyjmiemy błogosławieństwo na nasze codzienne życie, nie tylko na dzień dzisiejszy, na nasze trudy, także na nasze dobre czyny. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Także pocztom sztandarowym, które tutaj przybyły, aby uświecić naszą uroczystość, pocztowi sztandarowemu Związku Podhala, Oddział Radziechowy, pocztowi Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach, koło Zabrzeg, Klubu Honorowych Dawców Krwi Kęty, Ochotniczej Straży Pożarnej Zabrzega, pocztowi Mikoła Łowieckiego Zabrzeg, Ochotniczej Straży Pożarnej Ligota, Ochotniczej Straży Pożarnej Bronów, Ochotniczej Straży Pożarnej Czechowice, Ochotniczej Straży Pożarnej Lipowiec. Pragnę tylko poinformować, jak już mówił ksiądz proboszcz, o godzinie 15 rozpocznie się artystyczna część uroczystości dożynkowej. Wystąpią zespół regionalny z Zabrzega, po nim koło gospodyń miejskich Zabrzeżanki oraz inni zaproszeni artyści, a wieczorem zabawa taneczna. Oh,
taką siłę, to i ją mam fałkę. Zakończyły się oficjalne dożynki gminne. Msza była sprawowana przez biskupa diecezji bielsko-żywieckiej, ordynariusza Romana Pindla. Dożynki diecezjalno-gminne po raz pierwszy od wielu lat na naszym terenie. Tak więc ta pierwsza tajla tej dzisiejszej relacji właśnie się skończyła.